Dobry wieczór. Czy nas słychać, czy nas widać? Jeśli Państwo są z nami na czacie, serdecznie zapraszam do powiedzenia nam cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Przed chwilą razem z moimi prelegentami zastanawialiśmy się, czy powinnam powiedzieć Państwu dzień dobry, czy raczej dobry wieczór. W związku z tym, że już jest dość ciemno, ustaliliśmy, że możemy powiedzieć dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i mam olbrzymią przyjemność poprowadzić dla Państwa cykl spotkań o internecie młodych. Ten cykl nazywa się Polub Internet Młodych. Dość zaczepnie, mam nadzieję, że to dla Państwa również będzie. Będziemy spotykać się 5 razy i rozmawiać o internecie młodych. Dzisiaj, jak Państwo widzą na naszym slajdzie tytułowym, będziemy mówić o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie. Temat bardzo ważny, który zbuduje nam fundamenty do naszej rozmowy na 4 kolejnych spotkaniach i pozwoli, mam nadzieję, bezpiecznie przejść przez internet młodych i dowiedzieć się coś więcej na ten temat. Cykl ten pokaże perspektywę, czy przybliży nam perspektywę dzieci i młodzieży jako użytkowników i użyteczniczek internetu. Pomoże zrozumieć, co sprawia, że dzieci i młodzież tak chętnie korzystają ze świata online i dowiemy się, jak wspierać dzieci i młodzież w świadomym i bezpiecznym korzystaniu z internetu. Cykl ten odbywa się w ramach działań Dobre Łącza w programie Szkoła Twórczych Praktyk. Realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Google dzięki Google.org Impact Challenge. Jak Państwo na pewno wiedzą, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą fundacją w Polsce, która zajmuje się edukacją. Docieramy mniej więcej do 40 tysięcy nauczycieli i do około 10 tysięcy szkół w całej Polsce. Dobre Łącza, które są jednym z programów, które odbywa się w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest tak naprawdę platforma filmowa Szkoły Twórczych Praktyk, w ramach której można oglądać wspólnie z młodzieżą, dziećmi i młodzieżą filmy i wprowadzać w ogóle film do edukacji. Jest to kolekcja, która skupia się na rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży, także u dorosłych nauczycieli i nauczycielek. Niestety obecnie już nie można się do tej platformy dorejestrować i zapisać do Szkoły Twórczych Praktyk. Z tego co wiem, to najbliższa rejestracja będzie możliwa już w czerwcu. Jeśli ktoś z Państwa korzysta z tej platformy i pracuje tymi scenariuszami, które tam są dostępne i ogląda filmy ze swoimi uczniami i uczennicami, zachęcam serdecznie do podzielenia się z nami tą wiedzą. Może Państwo polecą któryś film, który szczególnie się Państwa klasą podobał. Zachęcam do tego bardzo. W ogóle zachęcam Państwa do aktywności na czacie, zadawania pytań naszym gościom. Łukasz już pytał przed chwilą, czy będą pytania. Ja mam nadzieję, że będą, nie tylko do Łukasza, ale również do Uli, których za chwileczkę przedstawię. Ale najpierw, proszę Państwa, rozkład jazdy. Jak powiedziałam, spotkań będzie 5. Zaczynamy dzisiaj spotkaniem z Łukaszem i Ulą, gdzie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w internecie. 22 marca będziemy rozmawiać z doktorem Karolem Jachimkiem o TikToku, czyli o bardzo gorącym temacie, który nawet dzisiaj w audycji radiowej też słyszałam, co to z tym TikTokiem będzie bądź nie będzie. Potem 5 kwietnia będziemy rozmawiać o edukacji online, czyli co nam świat online edukacyjnie oferuje i to jest rozmowa z Grzegorzem Stążą, a ostatnie spotkanie, 5, 19 kwietnia będziemy rozmawiać o języku internetu, o komunikacji młodych w internecie z językoznawczynią dr Anną Wileczek. Serdecznie Państwa zapraszam. Każda osoba, która zapisze się do nas na cykl, będzie dostawać powiadomienie o każdym kolejnym spotkaniu i nie przegapi spotkań o internecie młodych. Oczywiście zawsze informacje są również na naszym fanpage'u na Facebooku. Zachęcam do podglądania, obserwowania i bycia z nami na bieżąco. Może któryś z tych spotkań będzie dla Państwa szczególnie interesujące. Ja już się nie mogę doczekać na spotkanie o TikToku. Tak jak tutaj za kulisami przed chwilą powiedziałam, temat gorący. Sama nie posiadam konta na TikToku, ale może do 22 marca założę to konto po to, żeby wiedzieć coś więcej. Będę miała przyjemność bycia gospodynią dzisiejszego spotkania i rozmawiać ze wspaniałymi gośćmi, których dla Państwa dzisiaj, którzy zostali zaproszeni nie przeze mnie, ale przez Olę, która się opiekuje tym cyklem, która jest w ogóle z nami cały czas na czacie i będzie na Państwa pytania odpowiadać. Prelegenci. W takim razie Ula Zadworna, która jest psycholożką i psychoterapeutką, pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkole podstawowej w Wyszkowie. Witam Cię, Ulu, serdecznie. Dzień dobry Państwu.
Łukasz Wojtasik, który jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa, który współpracuje, widzę, że od 25 lat z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, to naprawdę więcej niż dwie dekady, który jest ekspertem właśnie od spraw bezpieczeństwa w internecie, jest autorem kampanii Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie oraz autorem serii książek i materiałów dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Witam Cię, Łukaszu, serdecznie. Dzień dobry, cześć i dzień dobry, dobry wieczór Państwu. To, co będzie stanowiło naszą bazę, nasz punkt odbicia, nasz fundament, oprócz oczywiście bezpieczeństwa, o którym już mówiłam wcześniej, że bez bezpieczeństwa ciężko się w internecie poruszać, to będą kompetencje. To będą wyjątkowe kompetencje, bo kompetencje społeczno-emocjonalne, które są potrzebne zarówno młodym ludziom, jak i dorosłym przez całe swoje życie. I to w obszarze internetu, ale również w świecie offline. Te kompetencje, które Państwo w tym momencie widzą na slajdzie, to 5 bardzo różnych obszarów, które możemy w różny sposób w internecie i w życiu codziennym wykorzystywać. Będziemy mówić przede wszystkim o tym, jak istotna jest samoświadomość w zakresie rozumienia własnych emocji i uczuć, szczególnie istotne w kontekście internetu, bo o hejcie dzisiaj i o cyberprzemocy też będziemy rozmawiać. Istotna jest również kompetencja samozarządzania. Czy potrafimy zarządzać swoimi emocjami, myślami, swoim zachowaniem, czyli tym, jak reagujemy na to, co nam się przydarza, zarówno w świecie online, jak i offline. Będziemy również odwoływać się do kompetencji świadomości społecznej, czyli to, w jakie relacje my wchodzimy z innymi osobami, jakie tworzymy warunki do porozumienia, jak łączymy się z innymi osobami. Będziemy mówić w ogóle o budowaniu relacji, zarówno relacji takich fizycznych w świecie niewirtualnym, jak i w świecie wirtualnym. Jak skutecznie nawiązywać zdrowe relacje z innymi osobami, zarówno w przestrzeni klasowej, jak i we własnej rodzinie. Będziemy również mówić, ale przede wszystkim może, o kompetencji, umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Wiemy, że w przypadku decyzji to nie tylko analizowanie tego, jaką podejmuję decyzję, ale również o tym, jak ja reaguję na sytuacje trudne, jak rozwiązuję problemy i konflikty. Do tego będziemy się cały czas odnosić, będziemy się w tym przeglądać i odbijać. Proszę zapamiętać te kompetencje. Mam nadzieję, że Państwo myślą o nich, pracują z uczniami, myśląc o kompetencjach społeczno-emocjonalnych, bo to jest temat, który będzie przyświecał naszemu patrzeniu na internet, naszemu patrzeniu na internet młodych. Żeby zacząć o bezpieczeństwie, zaczniemy od tego, że internet się ciągle zmienia i jest wokół nas, czy tego chcemy, czy nie. Czasami byśmy chcieli móc się odłączyć, rozłączyć i być w świecie offline, ale to nie jest takie proste, bo nawet dzisiaj jesteśmy przecież online, co jest, okazuje się, całkiem dobrą sytuacją, bo możemy z różnych końców Polski ze sobą porozmawiać i spędzić, mam nadzieję, bardzo dobrze te półtorej godziny. Ale internet się zmienia, szczególnie w ostatnich kilku latach pandemia, to jest czas, kiedy internet mocno się zmienił. Łukaszu, ja wiem, że Ty możesz nam powiedzieć więcej na ten temat i serdecznie się do tego zapraszam. Dziękuję. Ja faktycznie jakoś oglądam i przyglądam się internetowi i rozwojowi internetu w kontekście zagrożeń czy w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo tym się zawodowo zajmuję, ale też jestem użytkownikiem, a wręcz powiedziałbym entuzjastą nowych technologii, tak więc mam również tę perspektywę. Myślę, że to, co jest bardzo ważne i czego powinniśmy wszyscy mieć świadomość, bo niby jest tak, że ten internet jest cały czas wkoło nas i cały czas z niego korzystamy, natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy widzieli, że ten rozwój internetu to jest rozwój nowych technologii, to jest coś zupełnie wyjątkowego, jeżeli tak popatrzymy w ogóle na rozwój świata, to jest tak, że ten świat bardzo, bardzo mocno przyspieszył i jak myślimy o bezpieczeństwie, jak myślimy o zagrożeniach, czy jak patrzymy na te wszystkie kwestie w takim kontekście problemów społecznych, to w zasadzie nie ma żadnego takiego problemu, który by tak intensywnie się rozwijał, bo te wszystkie zagrażające zjawiska, te wszystkie wyzwania, to wyglądają tak w sytuacji internetu, że każdy praktycznie dzień przynosi nam nowe możliwości, ale też w związku z tym nowe wyzwania. Myślę, że ja właśnie tym tematem się zajmuję od dłuższego czasu, ale też wszyscy znamy ten świat internetu, obserwujemy go i właśnie te
jeszcze dwie dekady temu, powiedzmy. No i pamiętamy, jak wyglądał świat komputer, to była wielka skrzynia, ekran był jeszcze większą skrzynią, możliwości korzystania z tego internetu były bardzo ograniczone. Jeżeli mówimy o dzieciach, to właśnie te dwie dekady temu to było niespełna 40% dzieci. To było ten czas przed ekranem liczyło się w godzinach tygodniowo. Dzisiaj to jest kilka, nawet kilkanaście godzin dziennie ten czas, który młodzi ludzie spędzają przed ekranami. Ten właśnie, zaraz jeszcze nawiążę też do badań. Natomiast ten rozwój internetu to jest również ten dostęp, przede wszystkim urządzenia mobilne bardzo mocno zmieniły to, jak wygląda dostęp do internetu, ale też zmieniły wobec tego kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, bo mobilny internet to jest ciągły kontakt, ciągły dostęp. W tym kontekście mówimy, jeżeli mówimy o problemach, to mówimy o problemie nadużywania, intensywnego korzystania z mediów, ale też to są kwestie prywatności, no bo jest kamera, można rejestrować filmy, zdjęcia. Tak więc to jest cały czas, jesteśmy online. Media społecznościowe to też jest taka duża zmiana. Niektóre media, chociażby ten wspomniany TikTok, z którego jak patrzymy na dzieci w wieku wczesnoszkolnym i na młodszych nastolatków, to jest najbardziej popularny i to jest w ogóle fenomen, najszybciej rozwijający się serwis społecznościowy w ogóle w historii internetu i serwisów społecznościowych, a pojawił się raptem 2 czy 3 lata temu, tak więc jeszcze niedawno tego TikToka nie było, a teraz no, mówimy o nim, oczywiście też mówimy pozytywnie i też on ma wiele pozytywnych zastosowań, jest coraz bardziej też udziałem dorosłych korzystanie z TikToka, no ale są tam też dzieci i to na co trafiają, w jaki sposób te algorytmy, wszystkie mechanizmy wpływają na nich, na ich mózg, jakie treści im podsuwają. No to wszystko są wyzwania, można powiedzieć, ostatnich lat. No i ta wspomniana przez ciebie pandemia, żeby już też nie przedłużać tak tego tematu, bo o rozwoju internetu, jakkolwiek on jest ostatnie dekady, ale można by o tym długo opowiadać. Natomiast pandemia faktycznie przyniosła jeszcze dodatkowo taki no, olbrzymi skok. No, z jednej strony jest tak, że to jest nie tylko rozwój internetu, który właśnie cały czas się rozwija, ale też tego, jak my z tego internetu korzystamy. Przez długi czas byliśmy dosyć oporni, jeżeli chodzi o tą zdalną edukację. Domyślam się, że nie spotykalibyśmy się dzisiaj właśnie w ten sposób, gdyby nie pandemia, mimo że te możliwości mieliśmy już od jakiegoś czasu. Tak więc to możemy patrzeć w kategorii pozytywów. No ale też to był olbrzymi skok, jeżeli chodzi o młodych ludzi, o dzieci, o nastolatków, czasu spędzanego przed ekranem wobec jakiejś alternatywy, wobec tego, że byliśmy zamknięci w domach. Badania Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej pokazują, że to był dwukrotny wzrost, że tak jak i tak z roku na rok coraz dłużej, coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami i dzieci, i nastolatkowie również, to było od 5-6 godzin średnio przed ekranem, wzrost dwukrotnie, średnio to było około 11 godzin. To oczywiście jest kwestia edukacji zdalnej również, no ale to jest bardzo długi średni czas. Tak więc jak dzisiaj mówimy, że to jest średnio 5 czy 6 godzin, to w dalszym ciągu jest duża grupa, powyżej 20% tak zwanych tych heavy userów, intensywnych użytkowników, którzy spędzają przed ekranami po 10 godzin i więcej. Tak więc no, to w oczywisty sposób miało i ma wpływ, a też mówi się o tym, że ten czas pandemii jeszcze będziemy przez długi czas odkrywać, jaki faktycznie miał wpływ na dzieci i nastolatków. Na pewno są też badania, które pokazują, że ten poziom tego dobrostanu gdzieś też się obniżył. Oczywiście to jest wiele czynników, no ale ten internet z jednej strony może być odpowiedzią, może przychodzić z ratunkiem, jest odpowiedzią na nudę, na ograniczone możliwości relacji, kontaktów i tak dalej, ale ta intensywność i zaburzona równowaga pomiędzy tym czasem online i offline na pewno jest problemem. Wiesz, Ula, może tylko dwa słowa powiem o tych badaniach i oddam ci głos, bo na pewno też z twojej perspektywy tam dużo w tę pandemię się działo i te zmiany związane z internetem na pewno też są widoczne w kontaktach z dziećmi. Natomiast no tak ilustracyjnie tylko powiem, bo tych badań jest sporo na szczęście ostatnio, ale
takiego ostatniego roku. Wybrałem takie badania jednego takiego brytyjskiego regulatora, który gdzieś bada dostęp do ekranu. Jak Państwo widzicie, to 1/3 dzieci w wieku 5-7 lat ma profil na TikToku. Ja do tego będę nawiązywał jeszcze często i bardzo często powtarzam, ta granica 13 roku życia, to się wydaje oczywiste, ale okazuje się, że wiele osób jej nie zna. Znaczy, serwisy społecznościowe dostępne są dla dzieci od 13 roku życia i uważam, że to jest, no, na pewno nie jest to zbyt wysoko. Łukaszu, ja tutaj, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo to jest ważne, tylko jak to się dzieje, że można to obejść, bo to jest kluczowa informacja. To 13 lat, wiem, że mam nadzieję, że Państwo zdają sobie sprawę, że 13 lat to wcale nie jest tak dużo ani tak mało, ale jak to obejść, co wymaga od nas, żebyśmy zeskanowali swój dowód osobisty, nie wiem, podali PESEL. No tak, to jest no właśnie to po stronie wyzwań i tak jak będziemy mówili o roli rodziców i budowaniu świadomości właśnie naszych dorosłych osób, ale też dzieci, nic nie trzeba, tak? Znaczy, no jedynym ograniczeniem jest po prostu formularz, który się wypełnia, tak więc de facto to jest duża dyskusja, co dostawcy usług wobec tego, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich użytkowników, co robią i co więcej mogliby zrobić, żeby skuteczniej weryfikować wiek użytkowników. No, póki co te mechanizmy weryfikowania tego wieku są dosyć mało skuteczne i to oczywiście nie przypisując tego żadnemu konkretnemu dostawcy, ale no musimy sobie powiedzieć, że to skuteczne weryfikowanie wieku nie zawsze jest korzystne też dla dostawców, no bo im więcej użytkowników, im więcej kontaktu z reklamami, im więcej tego ruchu generowanego w tych serwisach, tym lepiej. Co nie znaczy oczywiście, że część dostawców nie bierze tej odpowiedzialności. Natomiast no, to jest właśnie, jak będziemy mówili też o wyzwaniach dla nas, dla rodziców, dla nauczycieli, dla dorosłych, dla opiekunów, no to jest to, że nie ma mechanizmów, które załatwią to za nas. Znaczy to my musimy się zatroszczyć o to i my musimy mieć świadomość tego, dlaczego 7- czy 8-letnie dziecko nie powinno mieć kontaktu z tymi treściami, nie powinno podlegać tym mechanizmom, które często zupełnie podświadomie tak działa mózg, że to jest bardzo atrakcyjne treści dla mózgu, ten strzał dopaminy powodowany nie tylko kontaktem z treściami, ale samym oczekiwaniem tego, że kolejny filmik będzie atrakcyjny, będzie przyjemny, to powoduje, że dzieci po prostu nie są w stanie tego kontrolować. Nie mówiąc już o zagrożeniach związanych z kontaktami. W pandemii takie badania Interpolu pokazały najmłodsze ofiara uwodzenia w sieci. To był 6-letni chłopiec, który został zmanipulowany i wysłał swoje nagie zdjęcia w efekcie manipulacji właśnie poprzez kontakt na TikToku. Tak więc to jest szereg zagrożeń i o to musimy dbać. Ale mało tego, okazuje się, że 16% dzieci już 3-4-letnik. Ja czytałem też opis tych badań i komentarz do tych wyników. To są dzieci, które na kolanach u rodziców, to rodzice przeglądają TikToka albo przeglądają go dlatego, że wiedzą, no bo tak to działa, że to są treści bardzo atrakcyjne po prostu i faktycznie dziecko możemy, dając mu ekran, mieć je z głowy, zająć się tymi treściami, ale to na pewno może być ze szkodą dla dzieci, co zresztą się okazuje też badania Rzecznika Praw Dziecka pokazują, że wiele młodych ludzi tutaj, uczniowie drugich i uczennice drugich klas szkół podstawowych, czyli 8-letnie dzieci. Widzicie Państwo, jaki odsetek korzysta z mediów społecznościowych. Tych dzieci tam nie powinno być, ale też ile deklaruje takie no, symptomy uzależnienia, tak? Znaczy czuję się źle, kiedy nie mogę korzystać. Często korzystam, żeby lepiej się poczuć, czyli to regulowanie emocji właśnie czy samopoczucia poprzez kontakt z mediami społecznościowymi. Podejmuje nieudane próby, to jest klasyk, prawda, jeżeli chodzi o uzależnienie, podejmuje nieudane próby ograniczenia mediów, tak, czyli próbuje, ale to się nie udaje i to no, cały czas mówimy o dzieciach 8-letnich, które w tych serwisach nie powinno być. Taki ciągły rozwój, szereg zmian, tak więc cały czas jest to olbrzymim wyzwaniem dla wszystkich, i dla dostawców usług, i dla opiekunów, i dla szkoły, i dla dzieci, i dla nastolatków. To może tyle tytułem takiego wprowadzenia. Zanim jeszcze o roli dorosłych, bo już zmierzamy w tym kierunku. Ulu, ja wiem, że ty chciałaś się podzielić perspektywą swojego gabinetu i perspektywą pracy w klasach 1-3. Jakbyś mogła kilka słów o tym jeszcze opowiedzieć?
Tak sobie jakby tutaj, no, że słuchałam Ciebie, Łukaszu, bardzo uważnie, tak sobie pomyślałam, że to chyba jest największe wyzwanie takiego naszego świata, bo ta zmiana jest tak szybka, że no, nie jesteśmy w stanie za tą zmianą podążyć. W związku z tym no, ciągle mam takie poczucie, że jesteśmy, nie wiem, o 2 kroki do tyłu, tak? Więc młode głowy bardzo szybko to łapią, ogarniają, nadążają, wyszukują nowinek. Natomiast, no, wiecie Państwo, ja nie jestem jakąś wielką fanką, ale siedzę, korzystam. No, znaczy, cieszę się, że powiedzieli, że jesteś entuzjastą internetu, bo ja też, więc... Ale no, korzystamy z różnych zapewne rzeczy. Ja nie siedzę na TikToku, nie mam tam profilu. Natomiast no, odpowiadając na to pytanie, kto zakłada tym dzieciom konta? Rodzice. Po prostu robią to rodzice. I to jest, tutaj podzielę się z Państwem taką historią, która wydarzyła się po prostu wczoraj, gdzie dzieci w jednej ze szkół, z młodszych klas, to są dzieci z klasy 1-3, założyły grupę i na tej grupie tam się nie działo na jakoś takie tam straszne rzeczy, ale jedna dziewczynka została niezaproszona na tą grupę, co wywołało jakąś tam wielką dyskusję. Natomiast te grupy tym dzieciom założyli rodzice. To nie jest tak, że te dzieci same to sobie zakładają, tak? Tylko no, tu jest też ta rola opiekunów, czy rodziców, czy po prostu nas dorosłych, żebyśmy mieli taką świadomość, że trochę torujemy taką drogę, ułatwiamy, tak, pokazujemy, że to my właśnie modelujemy, że właściwie no, to nie jest nic absolutnie złego ani normalnego siedzieć parę godzin właśnie oglądając te różne rzeczy, czy scrollując ekran. Taka historia, która się przydarzyła autentycznie i to podzielił się mój kolega z klasy, kiedy właśnie wprowadzili, znaczy nie z klasy, tylko z pracy, wprowadzili rodzinie taki jeden dzień bez mediów, bez w ogóle żadnych urządzeń dotykowych i przyszedł jego 6-letni syn i powiedział: tato, to wyzwanie jest dla mnie trudne. Tak, więc on nie mógł wytrzymać jednego dnia, 6-latek. To jest trudne wyzwanie, nie korzystać, nie zaglądać do komórki, nie oglądać, tak? Więc rzeczywiście widzę, że tego jest coraz więcej, tego jest bardzo dużo i mam takie wrażenie, że właściwie to zastępuje wszystko, bo za moment pewnie przejdziemy do kwestii tych relacji. Nie mówiąc o tym, że młodzi ludzie no bez takiego jeszcze filtra poznawczego autentycznie biorą to za rzeczywistość, tak? Cokolwiek tam się pojawi, nie potrafią tego odsiać i to jest dla nich taki wyznacznik wszystkiego. Tam szukają drogowskazów swoich życiowych, porad, no i to dostają, a na co oni tam natrafią? To raz natrafią na bardzo fajną rzecz, a drugi raz natrafią na no coś, co zupełnie nie powinno tam być. Rzeczywiście ten wiek się znacznie obniżył i ja mogę powiedzieć tutaj z takiego doświadczenia mojego szkolnego, klasy 1-3 oglądają i siedzą bardzo dużo. Na szczęście jeszcze mają tą odwagę i mi opowiadają, co tam oglądają. Potem ja muszę to sprawdzać, czy to i niektóre rzeczy są fajne, tak? Naprawdę są fajne, jak tam oglądam taki podróżniczce Nelly na przykład, taki filmik jest. Sama zaczęłam to oglądać od czasu do czasu. Także natomiast rzeczywiście to zagrożenie płynące z takiej łatwości do informacji i do tego, że nawet nie mamy czasu zweryfikować, ani się zastanowić, ani pomyśleć, a dzieci nie mają takiego też no, poziomu poznawczego, tak? To po prostu no, powoduje, że tych zagrożeń jest bardzo, bardzo dużo. Tak, jak właśnie mówimy o roli rodziców, to myślę, że wobec tego no, bardzo istotnie spadającego wieku tej inicjacji internetowej, początku korzystania z internetu, to ta rola rodziców w zasadzie no, jest od początku, kiedy w ogóle dziecko się pojawia na świecie. My prowadziliśmy taką badania i taką kampanię Homo tabletis i badania dotyczące tego, jak rodzice dzieci 0-6, czyli od urodzenia do 6 roku życia, udostępniają dzieciom internet. To były badania 5 lat temu i już wtedy ponad 42% dzieci do 2 roku życia dostawało ekrany.
od rodziców. Teraz ten odsetek jest jeszcze wyższy, acz nieznacznie, bo ostatnio takie badania też widziałem prowadzone wśród tej grupy, ale intensywność korzystania, długość tych sesji przed ekranem istotnie się wydłużyła. Tak więc to jest no niemal połowa dzieci do drugiego roku życia, coraz dłużej, coraz więcej. Tak, tak więc to jest zagrożenie od samego początku, stąd tutaj takie trzy grafiki, które myślę, że pierwsza z nich, które nam dobrze posłużą za takie tło, to jest Paweł Kuczyński, taki grafik, który dał się zaprosić do kampanii, którą prowadzimy w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Domowe, Zasady Ekranowe. Gdzieś mówimy o tych tematach i mówimy o roli rodziców, ale też mówimy o tym, i to jest myślę bardzo ważne, że my mówimy o bezpieczeństwie dzieci, mówimy o tym, jak dzieci korzystają z ekranów, jakbyśmy chcieli to zmienić. Natomiast no ważne też, żebyśmy się przyjrzeli sobie i o tym w dużym stopniu jest ta pierwsza grafika, no, że to my często mamy problem z internetem, to my często intensywnie korzystamy z internetu i okej, jesteśmy dorośli, jakoś sobie z tym lepiej lub gorzej radzimy, no ale jednak po pierwsze, jak będziemy mówili o relacjach w kontekście życia rodziny, no to automatycznie tego czasu na takie jakościowe relacje mamy mniej, no bo dużo tego czasu w ogóle nie mamy, a dużą część poświęcamy na ekrany, seriale, TikToki, Instagramy, Facebooki i tak dalej. Ale też bardzo ważne jest tym, wobec tego, że dzieci rodzą się w tym ekranowym świecie, można powiedzieć, że od razu siłą rzeczy obserwują te ekrany w jakiś sposób, no ale jeżeli widzą nas, dorosłych, intensywnie korzystających z ekranu, to automatycznie modelujemy te zachowania, uczymy dzieci tego, że to jest naturalna sytuacja, że człowiek jest zrośnięty z tym ekranem. Tak więc naturalny sposób dzieci łakną tych ekranów, a jak tylko je dostaną, no to podobnie z nich korzystają, czyli intensywnie. I żeby nie opowiadać o tym tylko tak negatywnie, no to jest tak, że możemy też to modelowanie i ten mechanizm wykorzystać właśnie w pozytywny sposób. To znaczy, jeżeli mamy telefon i mamy gdzieś dziecko, korzystamy z ekranów, bo przecież korzystamy, to możemy też no, kontrolować się, ale też jakoś to komentować, szczególnie w przypadku starszych dzieci, opowiedzenie o tym, okej, no teraz korzystam z ekranu, ale staram się nie korzystać za długo, teraz odkładam ekran, teraz kontaktuję się z tobą, albo jak robimy zdjęcie dziecku, to powiedzenie, okej, czy zapytanie się go o zgodę, zapytanie się o to, czy się zgadza, żebyśmy opublikowali to zdjęcie, jeżeli w ogóle się na to decydujemy, to też jest o tym, że poza bezpieczeństwem dziecka i w ogóle tym, że powinniśmy szanować jakąś prywatność dziecka i tak dalej, no to uczymy też dziecko jakichś zachowań. Należy dbać o swoją prywatność, dlatego tego zdjęcia nie opublikuję. Należy dbać o prywatność innych osób, dlatego pytam cię o zgodę. Ty zawsze też pytaj inne osoby, bo nie możemy sobie wrzucać zdjęć innych osób bez zapytania ich o zgodę i tak dalej. Czyli możemy jakoś to wykorzystywać, żeby modelować, żeby w momencie, kiedy, i najlepiej jak to nie jest drugi rok życia, dziecko dostaje już do ręki ekran, to żeby wiedziało, jak z tych ekranów korzystać. Tymczasem jest tak, no, że często rzucamy dzieci no, na głęboką, bardzo głęboką wodę, bo po prostu dajemy im te ekrany i tego nie kontrolujemy. To okazuje się, w ponad połowie przypadków jest tak, że dzieci dostają ekrany bez kontroli rodzicielskiej, bez jakichś zasad. To jest naprawdę, no ci z nas, którzy korzystają jakoś intensywniej z internetu, no to wiemy, no to jest pornografia, to jest przemoc, to są niebezpieczne kontakty, to są w końcu, jak dzieci bardziej świadomie zaczynają korzystać z mediów społecznościowych, to też jest szereg zagrożeń. To może jeszcze teraz, może Ula masz coś do powiedzenia, bo w zasadzie to, co ja chciałem powiedzieć, jest dobrą ilustracją do tego, co chciałem powiedzieć, jest grafika numer dwa, ale może jeszcze pozostaniemy przy tych najmłodszych dzieciach. Poza tym jeszcze do zagrożeń jeszcze powędrujemy. Proszę tutaj jakby trzymać się naszego planu. Zachęcam, okay. Zagrożeń jeszcze przejdziemy, ale dziękuję ci. Zanim Ulu, ja ciebie bardzo zapraszam do głosu. Chciałam się podzielić z wami takim doświadczeniem, bo wywołałaś, Łukaszu, robienie zdjęć. Ja w zeszłym tygodniu podczas ferii byłam ze swoimi dziećmi w muzeum, oglądaliśmy samochody. I przyglądałam się osobom, które chodziły po tym muzeum. Zdecydowana większość, a były to osoby w bardzo różnym wieku, od takich właśnie 3-4-latków po seniorów, tym samochodom po prostu robili zdjęcia.
I ja z moimi dziećmi toczyłam dyskusję przed wejściem do tego muzeum a propos robienia zdjęć. I ustaliliśmy, że jednak oni nie będą robić zdjęć, będą doświadczać, będą oglądać. Jeśli będą chcieli, żeby coś sfotografować, to ja zrobię temu konkretnemu samochodowi zdjęcie, bądź dziecku z tym samochodem konkretnym zdjęcie, po to, żeby rzeczywiście tam być. I też w pewnym momencie zdałam sobie sprawę ja sama, że ja jednak chciałabym oglądać, a nie tylko chodzić i robić wszystkiemu po kolei zdjęcia, bo i tak nie udostępnię tego na mediach społecznościowych, bo nie jest to moim zwyczajem. I okazało się, że to modelowanie moje, że ja jednak schowałam ten telefon do kieszeni i rozmawiałam o tym, co się nam przydarza w tym muzeum z dziećmi, zrobiło chyba nam wszystkim dobrze, bo ta przygoda była całkiem udana. To tak mi się skojarzyło a propos robienia zdjęć i zgody na te zdjęcia. No to a propos właśnie tego muzeum i robienia zdjęć, to ja byłam w muzeum, to było takie moje marzenie być w tym muzeum. Ja poleciałam do tego muzeum go zobaczyć i po prostu pierwsze co zrobiłam, to ja nic nie oglądałam, tylko wszystko fotografowałam, tak? Bo to już po prostu ciśnienie mnie tak zżerało, a potem jak już byłam w domu, to się zaczęłam zastanawiać, że Boże, tu oglądałam takie Monety i Van Gogi i ja po prostu miałam przeżywać to piękno, oglądać, ja po prostu latałam jak ten wariat z tym telefonem, tak? No, no więc, ale to musiałam tego sama doświadczyć, tak? Jakby poczuć, że to mi to robi, tak? Że to wcale nie o to chodzi tak naprawdę, bo się bawiłam tego doświadczenia, przeżywania tego pięknej sztuki, tylko skupiłam się na zupełnie czymś innym. Ale chciałam powiedzieć tylko słowo, przepraszam, że bo jesteśmy przy muzeach, a pewnie od nich uciekniemy. Ja z kolei mam takie doświadczenie też z córką moją, że byliśmy właśnie te wszystkie Van Gogi i Monety i dziecko, znaczy o takich pozytywach trochę też i czasem, że to może mieć dwie strony, że my byliśmy i jako, że spędzaliśmy w tym muzeum kilka godzin, no to wiecie, kilka godzin dla dziecka w muzeum to jest naprawdę, a ja chciałem po pierwsze pokazać dziecku, a po drugie sam zobaczyć i się umówiliśmy, że faktycznie ona robiła zdjęcia tym obrazom, szczególnie tym, które miała na rozpisce i szukaliśmy tych obrazów, jak znajdowaliśmy, to ona robiła zdjęcie i to było fajne, bo to było dla niej dodatkową motywacją, żeby ten obraz znaleźć i żeby zrobić zdjęcie. To nie było celem samym w sobie i jedynym, co w tym muzeum robiliśmy, ale czasami można też to wykorzystać i w edukacji, i właśnie w takich też relacyjnych sytuacjach, tylko oczywiście chodzi o proporcje. Nie, no ale to prawda, nie? To prawda, bo na przykład a propos robienia zdjęć, ja się zawsze pytam swojego dziecka, czy na przykład mu zrobi zdjęcie, czy on po prostu chce, czy nie mówiąc o udostępnieniu, bo to już broń Boże, to jest jakaś inna sfera i on też się mnie zawsze pyta, więc to ustaliliśmy, tak? To znaczy czasami sobie robimy oczywiście znienacka te zdjęcia, ale to celem szantażu później, bo to wszystko opublikuje, tak? Więc to jest na takiej zasadzie. Natomiast na jakieś tutaj są rzeczywiście jasne reguły. Natomiast a propos właśnie tego, o czym mówiliśmy, to mi się tak skojarzyło, że tak naprawdę, no i wracamy do tego początku, do tej roli dorosłych, w kontekście właśnie małych dzieci. Sobie przypomniałam teraz taką historię, my tego nie ustalaliśmy, ale ja no z racji zawodu sięgam po różne strony takie parentingowe i tam oglądam te strony i czytam. Jest to pewna bajka o pewnej śwince i ta świnka, tu nie będę mówić jaka to świnka, ale pewnie wszyscy wiedzą. I w tej bajce się coś tam takiego wydarzyło. I to jest bajka dla malutkich dzieci. Naprawdę te dzieci w ogóle by tego nie zauważyły i nie, to by pewnie przeszło bez echa. Natomiast no tam chodziło, no to już tam nieważne o co chodziło, państwo sobie na to tam popatrzą, ale taki konflikt, czy ta świnka mogła tak zrobić, znaczy właściwie tata tej świnki, czy mógł tak zrobić, czy nie mógł tak zrobić. I po prostu na tych porach rodzicielskich rozgorzała się burza. Tak, więc to nie było ważne, co ta bajka się, to słuchajcie, to były jakieś kłótnie, przepychanki, czy można, czy nie można i tak dalej, i tak dalej. I też tak wtedy czytałam to tutaj tak tam bardzo uważnie, w końcu nawet obejrzałam ten odcinek tej bajki z tą świnką. No i jakoś tak nie widziałam tam nic drożnego, natomiast no właśnie jaka jest inna perspektywa dorosłych, inna perspektywa dzieci, tak, na te wszystkie treści, które tam, bo z jednej strony tak sobie pomyślałam, rodzice chcą chronić, tak, mają takie, no coś tam zobaczyli, coś ich zaniepokoiło, no i właściwie tam, no efekt był taki, że ten odcinek tej bajki został usunięty, więc to rzeczywiście było takie duże poruszenie.
No ale z drugiej strony właśnie nie ma nad tym kompletnie nadzoru, tak? Czyli po prostu dla świętego spokoju dajemy dziecku telefon. I ja bardzo często słyszę coś takiego, że no ono jest takie dobre albo interesuje się informatyką, no bo wie pani, gra w gry. To już znaczy, że on posiada całą informację, tak, wszystko już wie, już ten, ta głowa to po prostu mistrz informatyki i projekt programowania, że nie mają zupełnie zielonego pojęcia, o co chodzi w tych grach, jakie to są gry, tak, że na przykład jakie seriale oglądają, na przykład rodzice starszych dzieci czy młodych dorosłych, tam im mówią coś takiego, no bo wie pani, tam ogląda i mówi, że się uczy do matury i to są już tam po angielsku, nie, więc po prostu, przy czym no nie widzę takiego zainteresowania, co jest w tej grze, na czym, to, o czym jest ten serial. Nie, po prostu jest święty spokój. Tak? A z drugiej strony, jak coś się wydarzyło, takiego, co tamtych rodziców poruszyło, no to burza po prostu we wszystkich, na połówce kuli ziemskiej zrobiła. Także też no, taka duża niekonsekwencja w tym wszystkim, tak? W takim postępowaniu. Więc no jakby wracamy do tego właśnie, jaka to jest ta nasza rola, tak, że musimy coś ustalić, musimy coś przemyśleć i oczywiście zacząć od siebie, bo jak my zaczynamy dzień od rana i widzi to dziecko, nie skupiamy się na śniadaniu, no po prostu tak będzie, im mniejsze dziecko to złapie, to bardziej, tak, i tak też będzie zaczynało dzień. A, jesteśmy przy drugiej grafice, tak faktycznie jak mówimy o dzieciach i nastolatkach, to trzecia będzie o nastolatkach, a tutaj gdzieś tak rozwojowo faktycznie wcześniej bądź później, ale przychodzi ten moment, kiedy udostępniamy dzieciom ekrany i to jest właśnie ta grafika, jest o tym, a w każdym razie o takim, no myślę, negatywnym scenariuszu, bo oczywiście znowu jest tak, że jeżeli uznajemy, że to już jest ten wiek, różne rekomendacje, różnie jakoś o tym opowiadają, faktycznie uznaje się, że ten drugi rok życia to jest taka granica i że od drugiego roku życia można, ale to, że można, to nie znaczy po pierwsze, że trzeba, bo jednak wiele osób i specjalistów mówi o tym, że jednak im później, tym lepiej. Oczywiście w jakimś wieku to już może być wykluczające, jeżeli mówimy o wczesnoszkolnym jakimś wieku, czy nawet, czy tym bardziej jakoś później, ale mówi się, że nawet jeżeli udostępniamy ekrany, to żeby to nie był własny ekran, żeby to nie było własne urządzenie, no ale na pewno, żeby towarzyszyły temu jakieś zasady. Natomiast jeżeli nie towarzyszą temu zasady, jeżeli ten czas jest nieograniczony. A tutaj, no jak teraz mówimy o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, to to jest dzieci, które w pandemii, znaczy dla nich to duża część tego życia, to był bardzo intensywny kontakt z ekranami. Tak więc one jakby wyrosły z tym ekranem w ręku. To może być ryzykiem, to może być taką, no tutaj tak symbolicznie pokazaną taką pułapką, tak, gdzie ten telefon, który jest de facto tym pokojem, ale trochę bez wyjścia, no bo to jest, jeżeli temu nie towarzyszą zasady, jeżeli temu nie towarzyszy jakaś kontrola, jeżeli też nie ma tej naszej obecności, tutaj widzimy rodziców z telefonami w dalszym ciągu, ale niezależnie od tego, czy to jest telefon, telewizor, czy nawet nie są to ekrany, tylko cokolwiek innego, to jeżeli nie ma tej relacji, jeżeli nie ma tej takiej bliskości rodzicielskiej, to ekrany i wszystkie te treści internetowe stają się odpowiedzią na ten brak, na te deficyty. No i faktycznie wtedy to nabiera jakby innego znaczenia. Znaczy celem jest nie tylko rozrywka, celem nie jest zajęcie sobie czasu, ale celem jest nadrobienie czy kompensowanie tego wszystkiego, czego dziecko nie dostaje od swojego najbliższego otoczenia. Tak więc będzie intensywnie dziecko wtedy grało, bo po pierwsze nie ma alternatywy, ale po drugie tam będzie miało znajomych, tam będzie miało relacje, tam będzie odnosiło sukcesy, tam będzie dostawało to, co rozwojowo w naturalny sposób jest jego potrzebą. Tam, gdzie nie doceniamy dzieci, no bo nie mamy bliskiej relacji, nie stwarzamy ku temu przestrzeni, no to dziecko będzie tej potwierdzenia swojej wartości szukało na przykład też w serwisach społecznościowych, tam będzie z dużo większym prawdopodobieństwem publikowało zdjęcia, żeby się okazało, że jestem ładny, jestem ładna, jestem wartościowy, jestem wartościowa, ludzie mnie doceniają i tak dalej. Tak więc to jest ważne, o tym pewnie będziemy jeszcze mówić, ale też my bardzo mocno zwracamy na przykład w tej profilaktyce zagrożeń, zwracamy uwagę
na te właśnie relacje, ale zwracamy też uwagę na to i to z perspektywy badań, ale też poradni, którą prowadzimy, która się zajmuje takimi przypadkami, widać, że określona grupa dzieci jest dużo bardziej narażona na te wszystkie zagrożenia i to są właśnie te dzieci, które mają te takie deficyty relacyjne, dla których internet jest jakimś spełnieniem potrzeb, ale też oczywiście to chyba znowu jeszcze nie ten czas, żeby mówić tak w szczegółach o zagrożeniach, no ale oczywiście jeżeli dziecko w tym wieku ma nieograniczony dostęp do internetu, to jest to również, i tu postawię kropkę, zagrożenie szkodliwymi treściami, nieograniczonym dostępem do szkodliwych treści. Powiedziałaś, tak, przepraszam Cię, Julia, tylko jeden zdania komentarza. Powiedziałaś o tym, że nie ma alternatywy i ja bardzo często spotykam się z rodzicami, którzy mówią, okej, ja mojemu synowi czy córce zakazuję grać w niewyograniczony sposób, ale to czasami po prostu nie ma innej alternatywy. Mogę powiedzieć, przestań grać, a tam po drugiej stronie jest przecież nieme pytanie, no ale to co innego mam robić? To jest, bardzo często się o to odbija. Czy my mamy jakąś alternatywę? Czy my możemy coś zaproponować dzieciom, nie tylko własnym dzieciom, ale też dzieciom szkolnym, bo nie mówimy tylko o sytuacjach domowych, ale też w szkole. Czy jest jakaś inna alternatywa, jeśli wokół otaczają mnie inne osoby siedzące z ekranami? I tutaj mamy ten drugi, chyba dla mnie najbardziej dojmujący tą grafikę, ale Ulu, ja Ci przerwałam, teraz jesteś Ty. Właśnie dziękuję, Łukasz, że padło to słowo obecność. Bo gdybym Państwa tutaj poprosiła, co jest ważne w relacjach jakichkolwiek, a szczególnie skupiamy na tej relacji z młodym człowiekiem, małym człowiekiem, no to pewnie Państwo dla każdego coś innego, tak? No jakby tutaj psychologia, co tam sięgniemy do koncepcji jakiegoś paradygmatu, tutaj mówi to, rozwojowa mówi tamto, humanistyczna mówi tamto. Ja mogę tylko powiedzieć, że to, co jest dla mnie ważne w relacji, tak, i na czym ja staram się budować relacje ze swoimi najbliższymi, to właśnie na swojej obecności. Dziękuję Ci, Łukasz, że padło to słowo, właśnie obecność, tak? Bo teraz mamy taki deficyt obecności, tak, że no, największym pieniądzem jest czas tak naprawdę, tak, więc jeżeli czas i informacja, bo ten dostęp do informacji, te informacje tak się zmieniają, tak, czasowo, więc tutaj trzeba rzeczywiście zrobić taką stop klatkę, się zatrzymać i być obecnym, a ja przynajmniej z tego, co ja wiem, że widzę i czuję i rozmawiam, że ta obecność i to trochę też za pomocą narzędzi właśnie internetowych stała się rolą takiej kontroli, tak? Bo rodzic mówi na przykład, no ja się interesuję dzieckiem, bo oglądam tego Librusa, czy tam Wulkana i tam to mi przysyła i kontroluje ocenę, ale jakby na tym się kończy, tak? I na tym, tam już nic dalej nie ma i to nie ma tej obecności takiej autentycznej, że ja jestem tu i kropka, tak? No i oczywiście też przestrzeń w tej relacji, bo to jest takie dla mnie ważne. Natomiast a propos propozycji, tak, że właśnie to jest taka, że nie ma alternatywy. Dobra, będę teraz mówiła jak taki stary dziad, tak, ale my mieliśmy miliony alternatyw, tak, był. Ja już tam nie mówię o tym przysłowiowym trzepaku. Natomiast słuchajcie Państwo, niedawno spadł śnieg, był taki moment, że spadł śnieg. I ja zadałam dzieciom takie pytanie, wiecie, jak spadł śnieg kiedyś, to no po prostu wszyscy wylegali, lepili bałwana. Ja bałwana widziałam jednego i ulepili go po prostu dziewiętnastkowie pod internatem, nie małe dzieci. I jak ja zadałam dzieciom pytanie, a kto, no słuchajcie, no był śnieg, był weekend, było fajnie, kto, nie wiem, sanki, narty, rzucanie śnieżkami. Nikt, bo było za zimno, tak? Czyli, no, ale to też wracamy do tej roli dorosłych, tak? Że, prawda, jakby co my robimy z wolnym czasem, jak my uczymy spędzania wolnego czasu, bo jeżeli my spędzamy wolny czas, taki sobotnio-niedzielny, leżąc na kanapie, oglądając 50. sezon serialu, no to, no sorry, ale... Tak, no to tak będzie robić też dziecko, bo no, uczymy, modelujemy. Ja ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką z pracy, gdzie właściwie powstał taki pomysł, i on pewnie ruszy, że tak właściwie zrobimy taką grupę w poradni tylko po to, żeby dzieci przychodziły i grały w grę planszowe.
Tam nie ma jakichś głębokich treści pod tym. Proszę tutaj się jakoś tak tam nie co z tego. Nie tylko to, żeby one były ze sobą razem, miały możliwość pobycia w grupie i przeżycia i poczucia porażki, poczucia sukcesu i zaplanowania pewnych ruchów. To wszystko, co się tam uczy w takich po prostu planszówkach, tak? Jeżeli się tak zastanowimy i pogrzebiemy w swojej głowie, to możemy robić miliony rzeczy, tak? Możemy, nie wiem, gotować, słuchać muzyki, tańczyć, możemy robić zdjęcia, możemy malować, rysować, no cokolwiek, tak? Ale jeżeli nasza jedyna aktywność graniczy się tu, no to po prostu tak będzie. No już tam nie mówiąc, że tak naprawdę, no takiego ruchu, po prostu autentycznego, zwyczajnego ruchu i takiego wybiegania, że puszczamy dziecko, czy ja mam świadomość tych zagrożeń, tak, płynących z zewnątrz, no ale takiej przestrzeni do beztroskiego eksplorowania środowiska, włożenia po drzewach, grzebania w piaskownicu, zjeżdżalni, no tego mi osobiście bardzo brakuje, jak gdzieś tam obserwuję na przykład te place zabaw, no to albo część rodziców siedzi w oknach, albo część rodziców siedzi na ławce i za moment jest, nie wiem, bo się pobrudzisz, ubrudzisz, przewrócisz, zostaw, nie rusz i tak. I to, no. I wtedy rozumiem, że ta przestrzeń tutaj, bo mamy takie poczucie, że kontrolujemy, jesteśmy z dzieckiem i go chronimy, jest dla dorosłego o wiele bardziej bezpieczna niż to, że wlezie na drzewo, bo sobie nogę złamie, nim spodnie rozerwie, Bóg wie, co tam jeszcze. Ja myślę, że właśnie to jest tak, że musimy też mieć, bo to wszystko jest jak najbardziej prawda i się jak najbardziej pod tym podpisuję i to też jest moim wyzwaniem rodzicielskim, któremu staram się stawiać czoła na co dzień. Natomiast no jest też tak, że musimy zobaczyć, że te czasy, których symbolem jest ten trzepak, jakby minęły, prawda? Znaczy, że to wszystko się bardzo zmieniło i to jest dużo bardziej, myślę, wymagające teraz dla nas, znaczy dla rodziców czy dla dorosłych, bo kiedyś faktycznie jakby dzieci, czyli no, czy my będąc dziećmi, sami się organizowaliśmy, bo nie mieliśmy faktycznie alternatywy, a teraz no, dużo atrakcyjniejsze są ekrany i no i tak jak kiedyś mówiło się, był ten szlaban czy zakaz wyjścia na dwór, to teraz wyjście na dwór jest jakąś karą, a szlaban jest na internet, prawda? Czyli to się zupełnie zmieniło i faktycznie, szczególnie jak mówimy o młodszych dzieciach, ale również i o starszych, no jak mówimy o jakichś takich rodzinnych sytuacjach, to jest w dalszym ciągu mało, że potrzebne, ale to jest naprawdę trudne, znaczy, bo wymaga od nas jakiegoś zaangażowania. Ale też widzę, że to jest bardzo możliwe i wręcz, że to jest, że dzieci tego chcą. Znaczy jak mówisz o planszówkach albo o jakichś innych aktywnościach, jeżeli robimy je z dziećmi, to dzieci naprawdę w to wchodzą. Nie jest tak, że dla dzieci są tylko ekrany, tylko że faktycznie musimy im to zaproponować. Natomiast jeżeli nie proponujemy, a pod ręką jest ekran w postaci chociażby telefonu, no to dziecko sięgnie po telefon. Tak jak kiedyś się mówiło, mówi się w dalszym ciągu i w dalszym ciągu to jest prawdą, że nuda może być kreatywna, pobudzać kreatywność i no to owszem, ale jak jest pod ręką ekran, no to wygra ekran. Tak nie tylko zabranie tego ekranu, ale jeszcze być może wsparcie dzieci. Chociaż jak jest ekipa dzieci, no to ja też obserwuję, że dzieci sobie radzą i organizują sobie czas, ale wtedy, kiedy ustalimy jakieś zasady. Ja jestem świeżo, wróciłem po feriach, na feriach się opiekowałem piątką dzieci, dwójką swoich, trójką znajomych, których zabrałem gdzieś na działkę i naprawdę ustaliliśmy sobie jakiś czas, ale wszyscy mieli telefony, jak tylko mogli korzystać z telefonów albo tylko nie było alternatywy jakiejś, to chętnie po nie sięgali. Ale tylko graliśmy w kalambury, pytali się, kiedy kalambury, czy dzisiaj zagramy w kalambury, jak było wyjście na jezioro, zimno, jak biorę na morsowanie, super, morsowanie, bo można coś zrobić, przekroczyć jakieś to, czego jakieś potrzebują, łażenie po lesie, jak się tam je urozmaici jakimiś jeszcze aktywnościami, rywalizacją, czymś tam wspólnym wchodzeniem po drzewach. Naprawdę to w dalszym ciągu to dzieciństwo nie jest tak, że przepadło, tylko kluczem jest, tak jak mówiłeś, ta obecność, ale właśnie taka może kreatywna obecność z naszej strony, może bardziej wymagająca niż kiedyś, ale jednak no i to też w kontekście tej obecności mówi się z kolei o tym takiej, jest ten termin takiej obecności rozproszonej cyfrowo, to też jest dla nas ważne, że ta obecność musi być prawdziwa, to znaczy, że jak my
jesteśmy z dzieckiem w kontakcie i gramy nawet w planszówkę, ale cały czas albo myślimy o tym, co się dzieje w tym naszym telefonie dorosłym, albo po niego sięgamy, czy tam łypiemy, co tam kto odpowiedział, nie odpowiedział, to dzieci też tego nie odbierają jako ten taki realny kontakt. Tak więc bardzo musimy faktycznie uważać na siebie, ale musimy też organizować ten czas dzieciom i dbać o dzieci, o tę równowagę. No bo jak nie, to ekrany wygrają, a tak i koniec końców my przegramy, tak jak na tej trzeciej grafice. To jest tak, kiedy no właśnie te dzieci potrzebują, chcą tego kontaktu, ale jak mówimy o nastolatkach, to już wcale tak nie jest, prawda? Znaczy nastolatki już będą miały w nosie nasze morsowanie i kalambury, jak w międzyczasie się uzależnią od telefonów i w międzyczasie telefony staną się jedyną odpowiedzią na ich potrzeby i taką, która ich nie zawiedzie nigdy. Ale wiesz co, to ja tak sobie myślę, że wiesz, czasy się zmieniły, ale potrzeby dziecięce się nie zmieniły, tak? Więc to jest na takiej zasadzie, że jakby no, jest ta potrzeba bycia z rodzicem, spędzania czasu czy z osobą dorosłą, spędzania czasu z tą osobą dorosłą, nie wiem, pośmiania, pochichrania, porobienia tak, czegokolwiek. Jak najbardziej to potwierdzam swoje doświadczenie. To będą kalambury. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja z takim wielkim sentymentem, bo ostatnio u mnie w szkole panują takie, że wiecie, gumy, dziewczyny grają w gumę. Gumę grają, nie? I one są takie strasznie biedne, bo one nie wiedzą, jak się gra w gumę. Bo my to tam graliśmy, przynajmniej u mnie się grało po śląsku i w raz, dwa, trzy. No i po prostu my tu tam no, to jeszcze dajemy radę, nie wiem jak długo, ale właśnie nauczyłyśmy ich grać w gumę, nie? Tak jak nas uczyło, więc po prostu nie. I teraz no po prostu one trzaskają w gumę tam, wiecie, między krzesełkami, między coś tam. Ja tak sobie myślałam, matko, przecież mnie nikt nie uczył grać w gumę, po prostu wyszłam, się nauczyłam na podwórku, nie? No ale no, mam tę umiejętność, tak? Ale coś było im zaproponowane, tak? I one teraz grają w gumę intensywnie. To nas prowadzi bardzo prosto do podsumowania tej części dorosłego. Nie wiem, czy Państwo tam na czacie jeszcze są. Proszę dawać znać, czy nas Państwo słuchają, bo tu jakieś pojedyncze komentarze są. Ja bardzo Państwa zachęcam do aktywności. I relacja z dzieckiem okazuje się, że to jest najważniejszy czynnik, który chroni przed zagrożeniami. Mówiliśmy tutaj o obecności, mówiliśmy o uważności, na takiej nierozproszonej uwadze cyfrowej i o tym, że proponujemy alternatywę. Czy to będzie staromodny trzepak czy kalambury, czy to będą gry planszowe, to jednak uważność na własne dzieci, nawet jeżeli to jest krótki czas, ale poświęcamy, jesteśmy tu i teraz, co robi dobrze wszystkim, nie tylko dorosłym i dzieciom, ale po prostu nam wszystkim. I o tych relacjach jeszcze krótko będziemy rozmawiać, a potem przejdziemy do tych zagrożeń, których Łukasz Państwu przytoczy bardzo dużo, ale żeby nie straszyć, to tej relacji, o relacji z dzieckiem, którą budują wszyscy dorośli, nie tylko rodzice, ale również ci dorośli, z którymi dziećmi kontaktują się w klasie, czy w gabinecie, czy w świetlicy. Państwo są zasłuchani. Bardzo dziękuję Pani Bogusławo. To bardzo ważne, żeby Państwo dawali znak, że tam są po drugiej stronie, bo jesteśmy w cyfrowym świecie, ale my jesteśmy nadawczo bardzo, a Państwo są tylko na czacie, więc ja zachęcam do jakichkolwiek reakcji na nasze treści. Ulu, to jak to z tymi relacjami? Bo Ty masz dla nas takie piękne obrazki, które rysowały dzieci, z którymi masz kontakt. Tak, no to tutaj chciałabym, znaczy tutaj podzieliłam się takimi obrazkami, takimi ilustracjami, właśnie jak dzieci rysowały relacje. One były, no po prostu te dzieci by uczestniczyły w tym projekcie. W związku z tym rozmawialiśmy dużo o tych relacjach. I wiecie Państwo, co mnie najbardziej tam zdziwiło, to co ja powiem, co jest dla mnie ważne w relacji, to obojętnie jako rodzic, jako, no, wynika to z moich ról zawodowych, jako nauczyciel, jako psycholog, to no, oprócz tej przestrzeni i oprócz tej obecności, o której Państwu mówiłam, to taka autentyczność, tak, że no, nie udaję kogoś, kim nie jest, kim po prostu nie jestem. I no, to jest taki mój patent. Każdy z nas ma inny, dla każdego coś innego jest ważne. Ja się zasugerowałam tym, jak kiedyś mi dzieci zadały takie pytanie, dlaczego właśnie dorośli udają, że czegoś nie przeżywają, dlaczego nie mówią. I to nie było takie dzieci, wiecie, młodzi dorośli albo takie nastolatki, to były dzieciaki, 10 rok życia, które są bardzo bacznymi obserwatorami. I widzą, tak, taki brak,
A taki brak szczerości na przykład z naszej strony, albo takie to, że nie traktujemy ich poważnie. Oczywiście mówię o pewnej takiej normie wiekowej, także no 10-latka, wiem, się nie opowie jakichś traumatycznych historii swojego życia, się go nie obciąży, ale one bardzo są spragnione bycia tak w takim autentycznym kontakcie, tak, w takim w czymś, co jest takie żywe, takie prawdziwe, i dzieci są bardzo wyczulone, tak, na coś takiego. Znaczy ja myślę, że my jesteśmy wyczuleni, no wiemy, kiedy ktoś nas słucha, kiedy ktoś, prawda, udaje, że nas słucha, tak, wiemy, kiedy ktoś nas po prostu na nas patrzy i z nami w kontakcie, a kiedy to nie jest kontakt. Więc no, myślę, że to, znaczy, kiedy zadałam dzieciom takie pytanie, co jest dla nich najważniejsze, co łagodzi ich wszystkie smutki, co jest właśnie takim lekiem na wszystkie problemy, czy takie różne ich trudności, no, powiedzieli, że wymieniali miliona, ale najlepszym to jest po prostu przytulanie. To jest podstawa, tak? A przytulanie, no wiecie, no ja się mogę przytulić do drzewa, czy do poduszki, czy do czegoś tam, tak? Ale, no ale właśnie to jest przytulanie do rodzica, więc ta obecność rodzica, to, że ten człowiek jest namacalny, fizyczny, ja jestem z nim w takim kontakcie, to jest dla mnie taką podstawą właśnie budowania tej relacji. Pamiętajcie Państwo, to, co ja sobie przypominam codziennie, to dziękuję za ten komentarz, tak, bo ja uważam, że przytulanie ma wielką moc. Wielką moc ma przytulanie. To, co muszę pamiętać, że tych relacji, wiecie, one nie są na stałe. To nie jest tak, że ja już ją sobie zbuduję jak zamek, tak, z klocków, i on jest piękny, tylko to jest codziennie coś innego, codziennie jest jakaś cegiełka, tak, że trzeba to jakby też być bardzo uważnym na siebie, tak, w tym wszystkim. One są zmienne, to, nie jest, to też ja widzę bardzo dokładnie w przypadku, kiedy dziecko wchodzi w ten wiek taki nastoletni, zaczyna no, być krytyczne, zaczyna być trudno, no i wtedy właśnie rodzic się tak czepia, żeby to była taka relacja z dzieckiem, a to nagle to trzeba wszystko przebudować, tak, siebie trzeba przebudować, model tej rodziny, tak, bo nagle się pojawia zupełnie inna osoba. Więc te relacje to jest tak naprawdę taki głęboki proces, tak? I to jest proces każdego dnia, tak? To jakby trudno mi powiedzieć, czy trzeba, znaczy właściwie jednak nie trzeba, proszę tak nie robić, broń Boże, że teraz ustawiamy swoją rodziną, my budujemy relacje, tak? One się budują poprzez takie małe rzeczy, tak? Poprzez, nie wiem, wsadzenie cukierka do plecaka, pogłaskanie, przytulenie, powiedzenie jestem z ciebie dumna i tak dalej, i tak dalej. Więc coś, co jest takie na bliskie, nie takie autentyczne, to musi być po prostu takie nasze. Te rysunki tu obrazuję, no, jak widzicie, właśnie jakby specjalnie ten rysunek z tym błędem, to są ośmiolatki, które tu rysowały, ale ładnie rysowały. Tak, więc jak widzicie, to się ponad podziałami siedzi. Kot, bo to jest osiołek i piesek i one po prostu mówią do siebie cześć, więc tak naprawdę nieważne, czy mamy lat 40 czy 8, ta relacja jest dla nas ważna, absolutnie w tym wieku jesteśmy w stanie ją zbudować. Rodzina przy stole, bez ekranu. Wspólne jedzenie. Tak, to jest wspólne, a propos czynników chroniących, tak, oczywiście najważniejszy w profilaktyce czynnik chroniący, pierwszy czynnik chroniący, to jest właśnie ta relacja z dzieckiem, natomiast tak się nam do takich badań, ja już nie pamiętam, że właśnie podstawą to jest wspólne jedzenie, to, że jemy razem przy stole. I że są, oczywiście ja wiem, że to trudne teraz, kiedy wszyscy są zapędzeni, ale przynajmniej mamy taki dzień, mamy taki moment, że po prostu siada cała rodzina i ze sobą je. Więc... Na wspólu doskonale podprowadzi pod domowe zasady ekranowe, bo jedną z zasad może być właśnie jeden wspólny posiłek bez ekranu. To nas moim zdaniem idealnie do stawiania granic. Wszystkie posiłki, jeden, a może jeden wspólny, tak? Jeden chociaż wspólny jeden. Bez ekranu. Przy tym stole możemy osiołka też zaprosić, jeśli mamy zwierzęta, to również. Tulimy również bibliotekarzy, dziękujemy za powiadomienie, że jest dzisiaj takie święto. Ale te stawianie granic to jest w ogóle ważny temat w bezpieczeństwie w internecie. Wiem, Łukaszu, że ty masz materiał, Ola wrzucała go na czat, czyli domowe zasady ekranowe.
O tych zasadach chwilę skupmy się na nich, dlaczego one są takie ważne, jak te zasady w ogóle wprowadzać i jakie zasady wprowadzać w takim razie. O zasadach, te zasady też, mimo że to jest mowa o zasadach, to one też bardzo, i to jest bardzo ważne, że są też bardzo relacyjne, to znaczy bo coś jeszcze myślałem o tych, jak tak opowiadać, tych relacjach, bardzo ładne te rysunki i pozytywne, pozytywnie faktycznie, wiem, także chciałem to też jeszcze jakoś do tego nawiązać, ale też już przechodząc do zasad, że te relacje jest faktycznie, że relacje są faktycznie bardzo ważne i są kluczowe i są faktycznie takim kluczowym tym czynnikiem chroniącym, ale też to jest tak odpowiedź, myślę, dla wielu rodziców, którzy często się spotykam z tym i często słyszymy, że ten świat tak się szybko rozwija i że te dzieci tak lepsze są w ten internet i w to wszystko od nas, że co my możemy zrobić, ale a to jest właśnie, i to jest, myślę, bardzo ważna odpowiedź, że to nie jest o technologii, to nie jest o tym, żebyśmy byli cały czas na bieżąco. Oczywiście warto sobie zainstalować tego TikToka i warto też oczywiście rozmawiać z dziećmi o internecie, ale że właśnie, że to jest odpowiedź prosta i ważne, żebyśmy faktycznie mieli... Ale wiesz co, Łukasz, tu tak wejdę w polemikę, to musimy... Proszę? Dzieci uwielbiają babcie, które nie są na bieżąco, tak? Maluchy, dla których te babcie są wzorem, a wiele babć czy dziadków, czy takich osób starszych, istotnych, nie ma zielonego pojęcia. Mamy o TikToku i w ogóle nie wie, co to jest, tak? Więc tak naprawdę my mamy po prostu być. No nie, no właśnie dokładnie to mówię, że nie musi, że to przekonanie, że musimy być na bieżąco, jest błędne. Właśnie uważam, że i podpisuję się pod tym, że ta obecność i to jest podstawa, do czego nie potrzebujemy kompetencji, aczkolwiek oczywiście no, to może nie rola wszystkich domowników, ale warto pewnie też w tym świecie dzieci uczestniczyć, ale to też może być relacyjne oczywiście, i to, bo to jeżeli dziecko gra w grę, to jeżeli usiądziemy z dzieckiem i zapytamy się, co w tej grze dla ciebie jest ciekawego, dlaczego, nie powiemy, gry za moich czasów, tam nie było gier, były trzepaki, było super, tylko powiemy, że dlaczego ta gra, co cię w niej tak pociąga, dlaczego ci zależy, żeby do niej grać, i naprawdę jakoś się nad tym pochylimy, to mało, że może niekoniecznie zaczniemy w nią grać, ale odkryjemy trochę, o co w tym chodzi, bo te naprawdę są jakoś fascynujące te wszystkie, albo może nie wszystkie, ale w dużej mierze, tak? Jeżeli Minecraft, co to Minecraft? No, znaczy, a jeżeli faktycznie, jeżeli dziecko ogląda YouTuberów i my potrafimy powiedzieć, dziecko gra, ogląda YouTuberów, ale nie wiemy, w co gra, jakich YouTuberów, jeżeli posłuchamy chwilę tego YouTubera, to może się okaże, że faktycznie no lepiej poznamy dziecko. Na pewno nawiążemy ten kontakt, jakąś relację, możemy o tym porozmawiać, a może się okaże, że to są jakieś treści, na które się nie zgadzamy albo z którymi się nie zgadzamy, no to wtedy damy sobie szansę, żeby co najmniej je skomentować. To już jest bardzo, bardzo dużo, ten taki filtr nasz rodzicielski, ale do tego potrzebna jest relacja no, w koło też tego świata dzieci, czyli też w koło ekranu. No i o tym są też te zasady, to znaczy... Mówię, to są zasady, ale tak naprawdę to jest taki postulat, żeby rozmawiać w rodzinie o tym, co te ekrany nam dają, dlaczego są dla nas potrzebne, dlaczego są dla nas ważne. Pokazywać też dzieciom, jak można je pozytywnie wykorzystywać, ale jednocześnie dbając o równowagę, o tym, o to, żeby to było zdrowe, żeby to było też okej dla rozwoju dziecka. No tak więc te zasady, siadamy i o nich rozmawiamy, postulujemy, żeby to też nie była jedna rozmowa, tylko żeby to był jakiś temat, który gdzieś jest obecny w domu. Zapraszam i także na czacie wrzuciłem ten adres domowy zasady ekranowe, bo tam jest dużo o tych zasadach, ale to są zasady dotyczące czasu przede wszystkim. To znaczy, żebyśmy jakoś możemy się kierować rekomendacjami, które gdzieś mówią, że tam to godziny dziennie dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2 godzin wczesnoszkolnym. Jeżeli mówimy o nastolatkach, to te zasady mówią około 4 godzinach. Inne takie najnowsze zasady WHO mówią, że już dla nastolatków nie ma co ustalać tego czasu, bo on i tak jest nie do policzenia, bo jak policzyć kilkaset razy, jak dziecko sięga po telefon, to bardziej mówi się o tym, żeby jeżeli ustalimy jakieś zasady, że
posiłki bez ekranu, że godzina czy dwie godziny ruchu dziennie, czy jakieś aktywności bez ekranu, że mamy jakieś rodzinne rytuały, że nie zabieramy, że godzinę przed snem bez ekranu, to cała reszta tego czasu, jak jest na ekrany, to już jest ta równowaga zapewniona. Tak więc te podejścia do tego czasu i do dbania o tą równowagę mogą być różne. W przypadku młodszych dzieci bardziej wyrażane właśnie w takich konkretnych ograniczeniach, starszych nastolatków mniej, jakoś restrykcyjnie, ale jednak, żebyśmy to mieli na uwadze. Jak to sobie ustalimy, to możemy się do tego odwołać. No ta zasada posiłków bez ekranów jest istotna, no bo to jest ten czas na relacje, no ale też tłumaczy się to tym, że jakby w kontekście funkcjonowania mózgu, to jeżeli uwaga dziecka, mózg dziecka jest skoncentrowany na ekranach podczas jedzenia, no to też jest niezdrowy po prostu, bo nie odczuwa się poczucia sytości, smaków i tak dalej. Z kolei jeżeli się umówimy z dzieckiem, że okej, bez ekranów podczas posiłku, ale po obiedzie możesz iść pograć, no to w dalszym ciągu uwaga dziecka jest skoncentrowana na tym, co będzie za chwilę i na tym graniu już, tak więc w dalszym ciągu to nie jest dobre. No czyli gdzieś przed snem postuluje się, jeszcze do niedawna to były takie hipotezy, teraz to już są badania potwierdzone, że to światło emitowane przez ekrany jest gdzieś zbliżone częstotliwością do tego światła dziennego, nie wytwarza się melatonina, no i wobec tego ten proces zasypiania jest zaburzony. No dla dzieci wiadomo kluczowe tam regeneracyjnie, rozwojowe, żeby zadbać o ten sen, czyli to też jest ważna zasada dla dzieci. Mówi się w przypadku młodszych dzieci 2 godziny, starszych godzinę, ale też i dorosłych, że godzinę dzień przed snem nie powinniśmy korzystać z ekranów. I to znowu, to przyjmujemy jakąś zasadę i ona jest obowiązuje wszystkich domowników. To jest dobre dla nas, bo jest dobre dla naszego zdrowia, ale to jest dobre też dla tych zasad, no bo jak dziecko widzi, że my się do nich stosujemy, jeżeli ustalamy je razem, to z dużo większym prawdopodobieństwem dzieci będą je stosowały. Tak więc tych zasad jest jeszcze kilka, nie chcę na nie wyczerpać całego naszego czasu, ale myślę, że kluczową kwestią jest w ogóle, żebyśmy faktycznie o nich rozmawiali, ustalali, jak one nie działają, to żebyśmy się przyglądali, dlaczego, czy to brak konsekwencji, czy może te zasady były jakoś nieżyciowe, bo to też jest tak, jak my rozmawiamy z dziećmi na przykład o graniu i jak ustalimy z dziećmi taką zasadę, na przykład czasami z rodzicami, że można grać 20 minut, a później 10 minut przerwy, a później znowu 20 minut, na przykład, bo rodzic sobie wyobraża, że to jest najzdrowsze dla dziecka, no ale jak dziecko nam mówi, rodzicu, nie da się tak zrobić, bo to jest gra online, tam grają inni gracze. Jak ja przestam grać 10 minut, to po prostu już nie ma sensu, żebym wracał do tej gry, bo tam już wszyscy uciekli, już nikogo nie ma w ogóle. No to usłyszmy to, nie? Znaczy w sensie to też jest o tym, żeby to było w dialogu, bo nie znamy czasami tego świata, a z kolei nam dziecko powie, nie, pół godziny za mało, muszę grać 2 godziny, to szukaj. Nie, no nie, bo 2 godziny to jest za długo. Poszukajmy w takim razie takiej gry, w której nie trzeba grać 2 godziny, de facto w żadną nie trzeba. Tak więc to jest wszystko o takiej rozmowie, gdzie wiele się możemy dowiedzieć, ale jednocześnie traktujemy dziecko po partnersku, ono jest uczestnikiem tego wszystkiego, a nie tylko mówimy tak, bo tak, nie, bo nie. Też mówmy, co stoi za tymi zasadami, że to jest dla twojego dobra, to jest dla twojego bezpieczeństwa, to może być uzależniające, jeżeli tak ustalimy korzystanie z tego internetu i nie inaczej, to unikamy tych zagrożeń. Tak więc, no tak, to tak tyle pokrótce. Rozmawialiśmy też przed naszym spotkaniem o konsekwencji w tych zasadach, o czymś, co jest, wydaje się być najtrudniejsze, bo nawet przy ustaleniu zasad czasami nie jesteśmy konsekwentni, po prostu upadamy i musimy się podnieść w tych naszych relacjach, prawda? Te słynne, mamo, jeszcze minutkę, jeszcze 10 minut, ja z tą grą posiedzę i ten czas rzeczywiście się bardzo wydłuża. Ulu, czy jest jakiś sposób na to bycie konsekwentnym z zasadami, czy to jesteśmy skazani po prostu na takie niestety górki i dołki? Znaczy ja, jeżeli Państwo znają taką metodę, to proszę się ze mną tutaj podzielić. Ja bardzo chętnie, że jak tak, to właśnie tak będzie, tak? Bo z konsekwencją jest bardzo różnie i ja się tutaj z Państwem podzielę takim moim sposobem do bycia konsekwentnym. Ja niestety to nie jest moja jakaś tam mocna strona, no chyba, że się już tak zafiksuję na coś. Robię to bardzo rzadko, ale wtedy to rzeczywiście się trzymam mocno.
Natomiast to, co mi się sprawdza, także ja z takiego całego zbioru zasad, bo też tak sobie myślę, że to też w zależności, no ale chyba to bez względu na wiek, tak jak tych zasad jest bardzo dużo i to we wszystkim, obojętnie czy dotyczy to urządzeń dotykowych czy czegokolwiek, tak, nie wiem, takich jakichś rodzinnych ustaleń czy w szkole, jak tego jest bardzo, bardzo dużo, no to zaczynamy się w tym gubić, więc dla mnie tych zasad musi być na przykład 3. I wtedy ja sobie taką jedną zasadę trzymam i staram się jakby ciągle o tej jednej zasadzie przypominać. No mówi się o tym, że coś, co podobno 21 dni się powtarza, to powinno wejść w nawyk, tak? Nie wiem, czy to wchodzi w nawyk, staram się, ale nie wytrzymywałam tak długo, już zapomniałam, poleciałam do swojego dorosłego życia. Natomiast rzeczywiście no, po prostu życiowo, gabinetowo, zawodowo wiem, że największym problemem jest konsekwencja, ale drugi problem to jest to też frustracja, tak? Czyli że jeżeli coś wprowadzamy i mówimy, że nie, no i dziecko zaczyna, no wiecie, tak? Zaczyna nam stawiać opór, no bo nie lubimy słuchać nie, tak? Więc tam, no i tu na, pomimo naszego tłumaczenia, że to jest na twojego dobra, tak? No to zaczynają się fochy, dąsy, obrażanie i to jest też dla rodziców trudne do zniesienia, tak? No bo jak patrzymy, że dziecko tam po prostu w cudzysłowie fika i nie wiemy, co z tym zrobić, tak? I jest nadąsane, się nie odzywa do nas trzeci dzień, no to tak chcemy, żeby już się w końcu zaczął odzywać, tak? I zaczynamy trochę luzować, tak? Ja się nie zetknęłam z takim sposobem, że proszę, tutaj jest gotowa reguła, ramy i jak tak będziecie, to będzie działało, to sprawi, że będziecie konsekwentni. Natomiast na pewno to, co mi się sprawdza, tak, to powracanie nieustająco taką metodą zdartej płyty, ale się na to umówiliśmy, dla wszystkich to jest jasne i tak dalej, i tak dalej. Chociaż zawsze jak ja ustalam zasady, to daje tam taki punkt, zasady mogą ulec zmianie, bo właśnie może coś takiego jak ty, Łukaszu, być, coś może się takiego wydarzyć, tak, gdzie nagle, no, żeby się też nie usztywniać w tym. To jest bardzo trudne, to stawianie granic, no, bycie konsekwentnym, to jest bardzo trudne, taki bardzo trudny wątek. Chowawcze. Ja nie mam jakichś złotych recept, nie mam jakichś takich rad, że tu o proszę bardzo, tak. Jak mi się nie udaje i widzę, że to nie działa, staram się próbować coś zmienić, rozmawiać, no ale też się tak nie obwiniać, że mi się nie udaje, tak, że matko, co to za mnie tutaj, żeś mi się nie udało. No nie udało mi się, no widać, że coś takiego nie zadziałało, że się nie udało, więc staram się przyjrzeć, co to jest takiego, tak, a nie, że może jak coś innego wprowadza, inny czas, tak, ograniczeń, to pójdzie, może to było za surowe, albo mi było z tym trudno, także to jest w ogóle bardzo długi, długi temat i w ogóle chyba nieustający taki wielki obszar wychowawczy, jak nad tym pracować. Więc, ale znaczy, ja mam, jestem dla siebie łagodna, no jak tam coś mi idzie. Bądźmy dla siebie łagodni, drodzy Państwo, jako rodzice odpowiedzialni dorośli, również jako nauczyciele i nauczycielki. I przyjrzyjmy się jeszcze zagrożeniom. Zostało nam, mam nadzieję, wystarczająco czasu, żeby przyjrzeć się zagrożeniom. Ich jest bardzo wiele, Łukaszu, więc wybierz dla nas te najważniejsze i jakie możemy lekcje z tych zagrożeń w kontekście, jako my odpowiedzialni dorośli, co my z tego możemy wziąć, by zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom w internecie. Tak, to faktycznie oczywiście można było o tych zasadach, o zasadach również, ale o zagrożeniach długo opowiadać, ale myślę właśnie jeszcze w kontekście zasad, to myślę, że kluczowe jest też, bo oczywiście możemy popełniać błędy, szukać rozwiązań i faktycznie dawać sobie do tego prawo i temu miejsce, ale najważniejsze jest, żebyśmy się, myślę, w ogóle tymi kwestiami zajmowali. Właśnie dlatego ważna jest ta świadomość zagrożeń, żebyśmy wiedzieli, że to jest potrzebne, że to jest o bezpieczeństwie, to jest o dobru dziecka, to jest o jakimś wchodzeniu też w to nastoletnie, później dorosłe funkcjonowanie w jakimś taki dobry sposób. I internet może temu sprzyjać, może ten rozwój wspierać, ale może wręcz przeciwnie, jakoś być mocno zagrażający. Tak więc to, co myślę, jest poniekąd o tym mówiliśmy, no ale takie
Pierwsze teraz zagrożenie pewnie no to są szkodliwe treści, to znaczy i tutaj przede wszystkim to jest no te szkodliwe treści, czyli to jest, definiuje się jako takie treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka, ale też na samopoczucie dziecka, tak, wywoływać jakieś negatywne emocje. I no coraz częściej no, te badania pokazują na przykład pornografia, jedna z bardziej takich poważnych tych kategorii szkodliwych treści. Jest tam około 20% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej do już blisko 60 starszych i nastolatków ma kontakt z pornografią. Często to jest kontakt intensywny. Pornografia jest na wyciągnięcie, tam kliknięcie, po prostu jest bez żadnych ograniczeń dostępna. I to jest o przemocowych treściach, które wzbudzają jakiś mocny niepokój dziecka, ale to też jest o taki zwichrowany, no bo pornografia też zastępuje edukację seksualną, tak więc gdzieś uczy takiego, pokazuje, uczy takich standardów, tego wyobrażenia w ogóle na temat tego, czym jest relacja, czym jest seks, bliskość i miłość i tak dalej. Tak więc to jest na pewno taki przykład treści, ale też charakterystyczna sytuacja, gdzie powinniśmy w przypadku młodszych dzieci po prostu ograniczać dostęp do takich treści poprzez programy filtrujące, poprzez kontrolowanie treści, do jakich dzieci mają dostęp. No a dla starszych to jest edukacja po prostu, znaczy dostarczenie tych prawdziwych, rzetelnych informacji i wtedy ten kontakt z pornografią nie będzie tak krzywdzący, nie będzie tak szkodliwy dla dzieci. Jest przemoc i to jest w serwisach społecznościowych, ale też w filmach, no coraz popularniejsze są platformy filmowe i takie filmy jak no, Squid Game była taka medialna, jakaś wtedy nagłośniany, faktycznie bardzo brutalny film i co by nie dyskutować o jego wartości w ogóle i można na pewno uznać, że z kategorii ciekawych i wartościowych, ale na pewno nie dla 8, 9, 10-letnich dzieci. Szereg. No, te platformy są dostępne w telefonie, teraz również w komputerze, dajemy dzieciom dostęp bez ograniczeń, mogą tam trafić na nieodpowiednie treści. Tymczasem znowu kontrola rodzicielska, każde konto można skonfigurować tak, żeby ograniczać dostęp do nieodpowiednich treści. Też niebezpieczne zachowanie, czy w ogóle takie wartości, które mówimy o influencerach, youtuberach, tiktokerach, instagramerach, instagramerkach i tak dalej, to mogą być w jakichś dawkach odpowiednich pozytywne treści, one mogą rozwijać, dzieci się interesują grami, oglądają gamerów, let's playerów i dowiadują się czegoś ciekawego, interesują się tańcem, piłką, czymkolwiek, tam są te treści i są na bieżąco i to jest w ogóle fascynujące, imponujące, ile dzieci z tego wynoszą informacje. Jak tak porównujemy ten świat trzepakowy z tym, co się dzieje dzisiaj, to ja się interesowałem piłką nożną, później długo nie, już nigdy nie, ale jak byłem dzieckiem, to tak, moje dzieci się interesują taką wiedzą, jaką mają poprzez to, że są na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami i mają podgląd na to, co się dzieje na świecie, w ogóle nie do wiary. A jednocześnie grają w piłkę codziennie, tak więc łączą jedno z drugim i się da, ale dostęp do nieodpowiednich treści, do nieodpowiednich nadawców tych treści jest zagrażający. Pato treści, budowanie popularności na tym, że się kogoś krzywdzi, że jakieś takie społecznie, nie wiem, to, że ktoś pije alkohol, później wymiotuje na drugą osobę i to ma miliony odsłon, to dzieci oglądają, mówią, nieważne jest, znaczy te wartości, które też się promuje w sieci, że ważny jest hajs i fame, prawda? I to są te główne wytyczne, kto ile ma odsłon, ile ma subów i tak dalej. Tak więc też to powinniśmy po prostu komentować. I to jak się jest przerażające często dla wielu osób, że tam 70% dzieci zapytanych, kim by chciało zostać, żeby chciałoby zostać youtuberami czy influencerami. Dla mnie to nie jest przerażające, to jest naturalne, tak wygląda świat, ale zadajmy sobie pytanie, kto jest dla nich punktem odniesienia, jakim on chce być, czy ona chce być youtuberem. Czy takim, który w ciekawy sposób mówi o swoich zainteresowaniach i pasjach, czy takim, który po trupach buduje swoją popularność i tylko ogląda to, ile ma subów i lajków. Tak więc to jest ten temat szkodliwych treści, dużo szerszy oczywiście, ale myślę, że po prostu rozmowa, kontakt, selekcjonowanie tych treści, kontrolowanie tych treści to jest jakaś odpowiedź. Tak pokrótce ten drugi, myślę, taki, chociaż oczywiście trudno to jakoś tak w kolejności poustawiać, ale no to uzależnienie, czy mówi się, niektórzy mówią, że uzależnienie nie jest tym uprawnionym terminem, ale to problemowe korzystanie z internetu, no to też jest, no to jest ta intensywność, ale to też jest głównie wtedy, kiedy ten internet jest właśnie zamiast tych relacji, jest jakimś odreagowywaniem jakichś stresów, jakimś zaspokajaniem potrzeb, wtedy to ryzyko rośnie. No mówi się pokrótce, że jeżeli
Dzieci tracą czas, tracą kontrolę nad czasem online, a jednocześnie to się dzieje kosztem innych aktywności w ich życiu, no to możemy domniemywać, że to jest jakiś problem, który najlepiej unikać i jakoś zapobiegać poprzez regulowanie tego czasu, ale też i wtedy no jakoś na to reagować. Ja jeszcze w takim razie zadam to pytanie, które zadawałam poza ekranem, bo mówiliśmy o ustaleniu zasad w kontekście właśnie potencjalnego uzależnienia. Kiedy w ogóle zasady ustalać, żeby nie być w sytuacji, kiedy już jest źle? To znaczy, kiedy czujemy, że nasze dziecko albo dzieci, z którymi mamy kontakt, rzeczywiście przekroczyły tę granicę korzystania i przeszły na stronę uzależnienia. To może Ulo, chętnie też do ciebie, jak to ty widzisz ze strony gabinetu, czy rodzic w ogóle jest w stanie to przewidzieć, czy może w ogóle wszyscy powinniśmy do tych zasad wracać ze swoimi dziećmi regularnie? Znaczy, ja sobie myślę, że obojętnie jakie zasady, tak, no to musimy mieć jakieś zasady, tak, im wcześniej tym lepiej, tak, że jakby nie, czy to chodzi o internet, czy nie o internet, tak? To czy o korzystanie, czy nie o korzystanie, ale po prostu zasady są nam potrzebne do takiego bezpieczeństwa, tak? I tutaj to nie ma o czym dyskutować, dzięki nim się czujemy po prostu bezpiecznie i się nie spadamy trochę z urwiska, tak? Bo mamy taki znak ostrzegawczy, że się nie zbliżaj. Więc ja bym generalnie zachęcała do wprowadzania zasad no jak najwcześniej, tak? Czyli jeżeli tam w kontekście tych badań 3-4-latków, którzy spędzają ileś godzin na TikToku oglądając te filmiki, tak, załóżmy, no to nie ma się chyba nad czym zastanawiać, że w momencie, kiedy dziecko ma kontakt po raz pierwszy z urządzeniem, tak, dajemy, no to tuż powinno być za tym no jakieś ograniczenie. Nie wiem, czy ty się, Łukasz, ze mną zgodzisz, ale tak mi to przyszło teraz. Tak, no zdecydowanie. Znaczy, zgadzam się, zasady i korzystanie z zasad to jest jakaś profilaktyka jednak. Znaczy, to jest to, ustalając zasady, unikamy po prostu zagrożeń, czy unikamy niebezpiecznych sytuacji. Oczywiście, jeżeli nie ustalimy ich wcześniej, a widzimy, że coś się dzieje złego, dzieci zauważamy, korzystają ze szkodliwych treści, korzystają zbyt intensywnie, to oczywiście to jest też czas, żeby porozmawiać i żeby o tych zasadach rozmawiać i żeby je ustalać, ale w przypadku na przykład tego intensywnego korzystania, to może być za późno. Znaczy mówimy o takich behawioralnych, znaczy mówimy o, czy nazywamy tego uzależnieniem, czy nie. To jest taka sytuacja, z którą dziecko sobie już nie radzi po prostu i musimy być też tego świadomi, że jeżeli dziecko nie radzi sobie z odstawieniem tych ekranów, to nie jest rozwiązaniem, że my zabierzemy telefon i powiem, znaczy to jest po prostu cierpienie, to jest ból, to jest sytuacja, gdzie nie pomogą zasady, pomoże właśnie terapeutka, pomoże ktoś, kto specjalistycznie będzie mógł takiej pomocy udzielić. Tak więc może być za późno na zasady, nie, a dobrze, żeby to była profilaktyka, dobrze, żeby to było wtedy, kiedy jeszcze nie dzieje się nic złego. Ulu, czy to było twoje zwierzę, czy chciałaś coś jeszcze dopowiedzieć? Przepraszam bardzo, nie, przepraszam bardzo, to moje zwierzę, które przeszło, a miało nie przyjść, ja, więc przepraszam. Ale to powiem, przed pandemią może by to kogoś zdziwiło. Ale... Dokładnie. Zwierzęta występują na naszych webinariach, serdecznie je tutaj witamy, też są częścią naszego cyfrowego życia. Tak, ale ja mam ich dużo, musiałam ich wyprowadzić tutaj, ale jedno wróciło, tak, nie dostosowało się do zasad. Tak, zasady, ale byłaś bardzo konsekwentna, bo przez większość czasu webinarium rzeczywiście się nie pojawiło. Zdaję sobie sprawę, że temat zagrożeń nie zostanie wyczerpany na naszym krótkim spotkaniu. Chcieliśmy Państwu bardziej pokazać pewne spektrum tematów dotyczące bezpieczeństwa przez te 90 minut i tak naprawdę zakończyć spojrzeniem znowu na te kompetencje społeczno-emocjonalne i to, co się umówiłam z Ulą, że jeszcze Ula opowie o jednej kompetencji szalenie istotnej w kontekście korzystania z internetu i bezpieczeństwa, czyli o odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji, które tutaj nam wybrzmiały, one cały czas były i jeszcze Ulu, Cię zapraszam serdecznie do tego i to będzie nasze podsumowanie dzisiejszego spotkania. No, widzę, że czas upływa, więc ja tak bardzo krótko. Ja bym chciała Państwu tutaj powiedzieć o tej wiązce, bo to są wiązki kompetencji, tak? To nie jest jedna kompetencja, o tym odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji.
I to, do czego zachęcam, to, co mi się sprawdziło, to, co jakoś działa zarówno w moim życiu, ale i gabinetowo, i zawodowo, i też tak no, ułatwia mi. To jest taki mój kuferek z narzędziami właśnie do tych wszystkich narzędzi związanych z krytycznym myśleniem, tak? Czyli do tych rutyn krytycznego myślenia, czy do właśnie narzędzi TOC. I tutaj mam na myśli takie trzy, które mi się sprawdzają, to znaczy trzy, które gdzieś tam opanowałam i jakoś tak widzę, że one działają bez względu na poziom wiekowy. To znaczy nie mówię tutaj o, nie wiem, dwulatkach, bo nie, ale myślę, że gdzieś od 6 roku życia, jeżeli to spokojnie poprowadzimy i wprowadzimy na przykład taką metodę chmurki, tak, która pomaga o zrozumieniu w ogóle konfliktu, tak, o tym, że ktoś ma potrzeby, o tym, że ktoś może widzieć pewne rzeczy inaczej, że to tak naprawdę ktoś nie jest strasznie głupi, tylko właśnie te nasze żądania nie są spełnione i my pewne rzeczy robimy, tak, ale w tym całym konflikcie możemy znaleźć wspólny cel, to myślę, że 6-latki spokojnie to opanują, czy o takiej właśnie, no to się nazywa gałązka logicznego podejmowania decyzji, ja wolę na przykład drzewko decyzyjne, tak, gdzie z dzieciakami sobie to rozważamy, to drzewko decyzyjne na przykładzie bajek na przykład, co by było gdyby, tak, gdzie widać cały proces, że mogę podjąć taką decyzję, ta decyzja niesie za sobą pewne konsekwencje, a ta decyzja niesie takie konsekwencje, te konsekwencje mogą być pozytywne i negatywne i te wtedy ja jakby mam wybór. Tak, bo też sobie tak myślę, że jeżeli nie dajemy wyboru, no to nikt nie lubi być w sytuacji niewyboru, tak? Każdy lubi mieć taką albo to, albo tamto. I oczywiście mówię też o drzewku ambitnego celu, który uczy i to jest taka bardzo, bardzo, ja właściwie o tym zapomniałam, potem teraz do tego znowu wracam, tak? W takim kontekście stawiania celów, osiągania celów, co właśnie a propos tego celu idzie czy nie idzie. Co nam się udaje, dlaczego coś nie osiągamy, dlaczego o czymś marzymy, a czego potem to się nie sprawdza, dlaczego się sprawdza. Także no to są takie trzy narzędzia, które są w moim kuferku. One też działają tak rodzinnie, szczególnie jeżeli mamy na przykład rodzeństwo, które się ciągle tam konfliktuje, więc na przykład taka metoda chmurki może bardzo łatwo to rozwiązać i jakby tutaj spokojnie załatwia szereg różnych negocjacji albo tam, nie wiem, trzaskanie drzwiami, tak, bo jakby pokazuje, że obie strony są ważne. I obie strony mają swoje potrzeby i obie strony mają też wspólny cel. Natomiast dlaczego o nich mówię? Dlatego, że one po prostu nam pozwalają analizować informacje, tak? I w momencie, kiedy dziecko spotyka się z milionem różnych treści, mając pewną rutynę, mając pewien schemat myślenia, tak? Takie narzędzie, to jest większa szansa, że ono tą informację sobie przefiltruje po prostu, tak? Czyli na przykład nim sprawdzi wielokrotnie, tak? Potem wyciągnie to, co jest najważniejsze, ponieważ jakby po drugiej stronie tej rzeczywistości wirtualnej jest szybko, bardzo jakby trudno za tym nadążyć, tak? To jest tak podawana ta informacja, że jakby nie jesteśmy w stanie to zweryfikować. Natomiast już kończąc, chciałabym Państwu powiedzieć o takich trzech, tak filozoficznie, o trzech filtrach Sokratesa, jak to do Sokratesa przyszedł uczeń i powiedział: mistrzu, ja chcę tobie coś powiedzieć. I Sokrates się go spytał: słuchaj, ale czy to jest na pewno prawda, co chcesz mi powiedzieć? On powiedział: nie, właściwie to wiesz, chcę ci coś powiedzieć, bo tam słyszałem od kogoś. No dobra, a czy to będzie dla mnie dobra ta informacja? No nie wiem, no, ale nie wiem, może cię zaciekawi, zainteresują. No dobra, ale czy ta informacja będzie użyteczna dla nas wszystkich? No i uczeń powiedział: no właściwie to nie. No to Sokrates się zapytał: to po co chcesz mi o tym powiedzieć? Nie jest to ani prawda, ani dobra, ani użyteczna. Więc to tak dla nas dorosłych, tak? Jakie też my informacje czy umieszczamy, czy to my przekazujemy, i to już może nie w kontekście internetu, ale w ogóle w kontekście relacji, tak? Że ten filtr Sokratesa powinien być taki stosowany. On nam pomaga. Dziękuję Ci. Myślę, że to jest dobry akcent na koniec, może właśnie a propos tego, co wrzucamy do internetu, że ten filtr dobrze by było nakładać na te treści, które wrzucamy.
Proszę Państwa, za chwilę wybije 19:30, więc nasze spotkanie nieubłaganie dobiega końca. Ja Wam bardzo dziękuję za podzielenie się swoim olbrzymim doświadczeniem, na pokazanie nam pewnego spektrum, ale jednak czubka chyba góry lodowej, jakim jest internet młodych, ale mam nadzieję, że Państwo jednak chociaż troszkę polubili internet młodych i będą chcieli być z nami na kolejnych spotkaniach. To, co ja mogę Państwu zaproponować, to już w najbliższych dniach, bo w przyszłym tygodniu będą dwa spotkania w wirtualnym klubie filmowym, które poprowadzi moja bardzo dobra znajoma, nauczycielka i psycholożka Natalia Boszczyk. Zapraszam serdecznie. Będzie spotkanie w wersji dla rodziców i dla nauczycielek 6 i 8 czerwca. Zapraszam serdecznie, będzie to w formie warsztatów i będzie dotyczyło gamingu dla bezpieczeństwa młodych graczy i graczek. Zapraszam serdecznie, Natalia na pewno podzieli się swoim olbrzymim doświadczeniem i empatią, z przyjemnością zawsze jej słucham. I tak jak zapowiedziałam na początku, następne spotkanie o osławionym już po dzisiejszym spotkaniu TikToku, zareklamowaliśmy dobrze, będziemy rozmawiać z doktorem Karolem Jachimkiem 22 marca, również o 18 i również w środę. Jeśli Państwo mają wirtualne kalendarze, to proszę sobie tam kropkę postawić i być z nami za te 3 tygodnie. Będziemy rozmawiać o TikToku. Myślę, że dowiemy się wszystkiego, co ważne, szczególnie, że już 2-3-letnie dzieci na kolanach swoich rodziców te TikToki oglądają. Jak zapowiedziałam, ale nie mam przekonania, czy założę konto do 22 marca, może pozostaję na w tej niewiedzy i po prostu z przyjemnością razem z Państwem posłucham. Dziękuję za obecność, że wysiedzieli Państwo z nami do końca, wysłuchali. Olbrzymi szacunek dla Państwa za to, że chcieli Państwo poświęcić swój czas i wirtualnie spędzić z nami te 1,5 godziny. Łukaszu, Ulu, bardzo Wam dziękuję za bycie, dzielenie się doświadczeniem, wzajemne słuchanie i to, że byliśmy bez ekranu, ale przed ekranem przez ostatnie 90 minut. To była czysta przyjemność. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i tutaj oglądam czat. Ja też lubię internet młodych. Ja po prostu lubię internet, wiecie, nie? Młodych. I młodych też. Internet młodych. To ja pozwolę sobie jeszcze na koniec spojrzeć Wam prosto w twarz. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do zobaczenia 22 marca, ale już z innymi gośćmi. Dobranoc. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.